Cześć, jestem Klaudia, do kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeanalizuj rysunek pokazujący kolejne położenie wahadła tuż po wprowadzeniu go w trkania. Zwróć uwagę na zamieszczone opisy. Na podstawie rysunków podaj A. Czas, jaki mija między kolejnymi przejściami wahadła przez położenie równowagi. Kolejnymi, czyli na przykład dwoma. Tutaj mamy maksymalne wychylanie na lewo. Tu mamy maksymalne wychylanie na prawo. A to jest nasze położenie równowagi. Czyli czas jaki mija między kolejnymi przejściami wahadła przez położenie równowagi to 0,3 sekundy i 0,3 sekundy. Czyli odtąd dotąd. To jest ten czas. 0,6 sekund. Czas jaki mija między przejściem przez położenie równowagi a maksymalnym wychyleniem. No to albo w tą stronę, albo tu. 0,3 sekundy. Okres drgań tego wahadła. No to tak. Idzie nam to wahadło tu i jeszcze musi wrócić. Ok? Bo tak liczymy okres drgań. Że musi, musimy zakończyć w tym samym miejscu. No to dotąd ma 0,6. I tu znów 0,6, czyli łącznie 1,2 sekundy. To jest oczywiście okres, to no to T równa się. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!